Dzień dobry. Dzisiaj są mojego syna urodziny. Już się z nim przywitałem, trochę nawet go obudziłem. Najpierw mam jutro oczko. Dzień dobry. Słuchajcie, wiosna. Wiosna idzie. Ale tu jest pięknie. Jak cicho. Rafał na tym na premierze. Odpalamy tą brykę. Słuchajcie, soczek wziąłem. Do nas przychodzi teraz świeże mleko i świeży sok pomarańczowy. Do tego moje sterydy. Nie, żadne sterydy. BCA tak naprawdę. I paluszki zostawiłem sobie. O, nie dałem dzisiaj nikomu. Wczoraj były w polskim sklepie, zostały dzisiaj. Dzisiaj mój syn ma urodziny, słuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Już byłem u niego rano. Powiedziałem mu: cześć synu, dzisiaj są twoje urodziny. Wszystkiego dobrego. On: idź tato, jeszcze śpię. Mniej więcej tak to wyglądało. Chyba muszę wytrzeć szybę, bo zaparowało. Jacie. Teraz? Czuję diesla. Chyba to jest diesel. Jabłka mam. Wszystko mam. Lecimy, słuchajcie. Pierwsze co z rana zajadę tutaj na naszą przybudówkę. I tam spróbuję ogarnąć chłopakom to, co muszę ja ogarnąć, albo powiem, jak ma być to ogarnięte i oni sobie tam dłubią. My z Adrianem mamy w planach rozładować dzisiaj kuchnię i poplastrować te dwie małe ścianki. To jest pierdół tak naprawdę. Najgorsze mamy za sobą, czyli cała tabelka, wiecie, wszystkie ściany dookoła. Szok. Udało się to zrobić. Gdybyśmy w sumie może nie zmarudzili trochę czasu rano na takich pierdołach, jak płyta gdzieś tam w oknie, bo nie była zrobiona, jak kątowniki, przygotowalibyśmy sobie to wcześniej, no to myślę, że spokojnie byśmy sobie poradzili i z całością. Ale my też nie jesteśmy doświadczonymi plasterzami, słuchajcie, my się cały czas edukujemy. Co pomieszczenie, to robimy sobie tam trochę inaczej i wyrabiamy nowe skillsy, wiecie. Tam też nie było się gdzie za bardzo rozpędzić, co kawałek jakaś nowa ścianka, co kawałek jakiś nowy róg. I tak nieźle wyszło, powiem wam, naprawdę i tak nieźle wyszło. Także jestem dumny z nas, że poradziliśmy sobie i z takim projektem. Także tam ogólnie zostało już niewiele z punktu widzenia mojego takiego, bo jak ten plaster będzie zrobiony, to jest kwestia tam przemalowania, niech on sobie przysnie. Kuchnię na razie wstawimy do pokoju obok. I dzisiaj może wylewkę zrobimy. Nie wziąłem z garażu gratów. Ale to i tak, jakby co, to podjadę tutaj po ten wałek, bo głównie to wałek nam będzie potrzebny, żeby przewałkować tą wylewkę. Bo wczoraj tak coś z Adrianem rozmawialiśmy, że może byśmy to podlali. A jakbyśmy to podlali, to znaczy, że mogę kupić z kilka worków levelingu w Screwfixie, bo wiem, że był tani i był dobry. Użyliśmy go tutaj na tym projekcie i naprawdę zrobił robotę. Nie trzeba wydawać majątku na jakąś wylewkę z Siki, która idzie jako wylewka podkładowa. Nie zrozumcie mnie źle. To jest wylewka na przykład pod podłogę, nie? Tam nie wiem, która nie jest przylepiana do tej wylewki, bo ja nie wiem, jak ta wylewka by się zachowała, gdyby ktoś chciał do niej coś przyczepić. Ale wydaje mi się, że raczej nie powinno być problemu, nie? Tylko na tą chwilę ja ją tylko osobiście przetestowałem do samego wylania i rozlania się. No to mogę powiedzieć szczerze, że jest ok i jest za grosze. W porównaniu do worka, który jest gdzieś tam za 30 funtów praktycznie, jest innej firmy. Tutaj chyba 12 czy 13 funtów worek kosztował, wiecie, grosze, nie? Tak naprawdę. Facet naprzeciwko mnie przypuszcza, miał pierwszeństwo. Jak to jest? Także dzisiaj co? Dzisiaj chłopacy kończą pierdu. Właśnie, ja jedyne co ja mogę zrobić z rana, to pojechać po ten kanał wentylacyjny i go podłączyć tak, żeby już tam
nie wracać faktycznie do tego projektu, żeby ci ludzie mogli zacząć używać tą kuchnię tak, jak należy. Tam potrzeba kawałek łaski, jakiejś rury, muszę to pomyśleć z samego rana, jak ja tam to umieszczę, czy przepuszczę to w prawo i w szafce obok po prostu spuszczę w dół. Tak prawdopodobnie to się odbędzie najszybciej, bo tam za bardzo już nie ma miejsca gdziekolwiek tą rurę użyć. To jest taki element dosyć specyficzny, powiem wam szczerze, nie? Jeżeli chodzi o ten wyciąg, bo on nie jest tylko tym, co widzicie ponad blatem, tylko tam jest taka jeszcze duża taka skrzynka z silnikiem. I ten silnik wpada w ogóle do szafki drugiej, tej pierwszej przede mną, czyli tam pod płytą. I stamtąd trzeba wyciągnąć ten kanał, wiecie, no trochę tych szafek jest ciętych niestety, nie? Bo się nie uniknie. Po prostu zwyczajnie nie uniknie. Ewentualnie możecie zostawić, że będzie wiało do szuflady. Ale my tak nie chcemy, nie? Także trzeba coś poradzić. Będę rozmawiał z samego rana z klientem, jak to najlepiej zrobić. Podjadę, kupię kanał, zamontuję i tyle. I do widzenia. Także taki jest plan, słuchajcie. Poza tym... i ten ekstraktor mógłbym kupić, co też byśmy mogli podłączyć, nie? Wtedy mógłbym tego cholernego inżyniera poprosić, żeby przyszedł jeszcze raz. Jeżeli chodzi o tą treję w tym jednym miejscu, gdzie on sobie tam wymyślił, to powiem wam, że nie mogę się z tym zgodzić do końca. I to jest mój ból. Wiecie dlaczego? Bo ten człowiek nie jest świadomy o jednej rzeczy. Że ci ludzie wydali majątek na to, żeby ktoś im wstrzyknął tą izolację taką dodatkową w cavity. To wiecie, ten granulat taki. Jak my tam otworzymy, to nam się to po prostu wysypie z tej pozostałej części ściany. Więc całe te pieniądze, które tam ten klient wydał na to, żeby to zrobić, pójdą w błoto. Nie wiem, to też muszę klienta o tym poinformować, bo może będzie taka możliwość, że on po prostu napisze albo zadzwoni do nich i jak się umówimy z tym inżynierem, to powie mu, że on tego zwyczajnie nie chce robić, na przykład bierze to na siebie, nie? I czy to ma jakikolwiek tam wpływ na decyzję później tego pana z urzędu, czy on to może na przykład zaakceptować, nie? Że klient rozumie i nie chce tego po prostu robić, bo izolacja mu cała ucieknie ze ścian, nie? To jest taki mały argument, no zobaczymy, bo inaczej to otworzymy, wysypie się cały granulat, poleci na całe osiedle i tyle. Ja tylko to muszę powiedzieć to klientowi, że będzie taka sytuacja, nie? Żeby nie był później zdziwiony, że nagle czegoś tam w ścianach nie ma. Zaraz pogadamy na miejscu, zresztą to wam wszystko jeszcze opowiem, pokażę wam, jak wygląda kuchnia na tą chwilę, już w ciągu dnia i co tam jeszcze chcemy do końca dnia skończyć, także... Miłego dnia wam wszystkim życzę i do zobaczenia. Cześć. Alleluja. Słuchajcie, zdejmujemy folię z czapek, czyścimy, sprzątamy. Ostatnie dwa panele tak naprawdę idą tu i tu. Ja jadę teraz do sklepu po ten kanał wentylacyjny do tego wyciągu i tam do... Wiecie, o co chodzi. I ten, jak to się nazywa? Ten ekstraktor. Ten, you know. Jadę do sklepu. Dobra, muszę tu wrócić teraz. Chciałem wam coś powiedzieć, ale jeszcze na koniec rozmawiałem teraz z klientem i gdzieś mi coś wypadło z głowy. Kurde, no. Jadę, wiecie co, bo wszystko jest piękne. Coś tu mi, ten samochód już, wiecie, nie domaga powoli. Czuję, że będę miał bardzo duże wydatki. Nie jest to fajne, powiem wam, nie jest to fajne. Tutaj chłopacy ogarniają, raczej dzisiaj to już będzie takie finał. Już klient chciał mi jakiś prezent wręczać, a mówię, człowieku, nic mi nie dajesz, dopóki to nie jest wszystko skończone. Jak będzie skończone, to wtedy będziemy się tam, wiecie, rozliczać. Żeśmy pomalowali trochę więcej rzeczy niż planowaliśmy. No bo pomalowaliśmy mu ten pokój obok na biało, pomalowaliśmy mu kibelek, pomalowaliśmy mu nawet w korytarzu sufit, słuchajcie teraz. Tak, żeby całość miało takie, wiecie, ręce i nogi, żeby to nie wyglądało, że ktoś przyszedł i zrobił tam jakąś małą część, a reszta buja się. Zrobiliśmy to tak, żeby to wyglądało naprawdę jak jedna cała duża nasza praca i wygląda. I naprawdę, kurde, wygląda. Ja teraz jadę do sklepu kupić tam tą rurę, adaptor i ten ekstraktor. Muszę zadzwonić do elektryka, żeby przyjechał i nam to podłączył, albo powiedział, jak mam to zrobić, żeby było wszystko zgodnie z jego dokumentacją. I tyle.
i będziemy się żegnać. Przyjedziemy tu jakoś w następnych tygodniach tylko zrobić tą treję tam nad dachem, ale to klientowi nie zależy. Już możemy przyjechać, wiecie, kiedykolwiek, nie? Też pogoda się poprawi, będzie nam łatwiej tak naprawdę. Także zobaczymy się za chwilę w stepie. Let's go. Chodźmy, zobaczmy, czy w sklepie się znajdę wszystko, co powinienem mieć. Może większość chociaż. Rachunki, rachunki i jeszcze raz rachunki, słuchajcie. Dobra, to mam, to mam. To muszę Stachowi dać. Albo nie, albo później mu to dam. Kuchnia przyjechała, dostałem telefon, że już jest kuchnia. Jeszcze tylko podjadę teraz do Magneta, żeby mi pokazali, jak oni rozwiązali sytuację z szafą tą rogową, bo tam nie do końca mi pasuje, żeby ten plimf był schowany w szafie. Ja później wam pokażę. Musi być coś na drzwiach albo nie wiem, jakaś półka dodatkowo zrobiona, żeby to wyglądało wizualnie tak samo wszędzie, nie? Do tego zastanawiałem się, jak to jest, że ja ponoszę dodatkowe koszta za te wszystkie dodatki, które teraz mam. Jak to się stało? Ja po prostu jestem Rafał, nie? Ja po prostu biorę na siebie pewne rzeczy, bo też chcę pozamykać projekt. I już kupiłem ekstraktor. Kupiłem taki, który się będzie włączał przy okazji na wilgoć, słuchajcie. Czyli jak będzie wilgoć pojawiała się w pomieszczeniu albo dużo pary, to on się po prostu będzie włączał, nie? Taki na parę, niestandardowy. Rurę kupiłem, adaptory kupiłem. No i tyle. I reszta już należy do boysów, tak naprawdę muszę sobie z tym poradzić. Jak my pojedziemy z Adrianem tam schować tą kuchnię, wyplastrować tą resztę. No i dzisiaj, kurde, powinienem być u tego klienta, kończyć jakieś pierdoły, ale mój syn ma urodziny, słuchajcie, no nie mogę nawalić i kurde, i kurde, no. I nagle, wiecie, przyjechać, cholera wie o której godzinie. Także będę musiał niestety jeszcze jeden dzień przedłużyć ten projekt temu klientowi, bo jeżeli chłopacy się z czymś tam nie wyrobią na przykład, albo nie skończą, albo nie, bo silikonów nie zrobią, no nie wiem, jak to jeszcze ugryziemy. Zobaczymy, jak dużo nam czasu zejdzie tak naprawdę z tym plastrem. Nie powinno nam wejść dużo, więc może będzie tak, że pojedziemy tam, zrobimy to, co mamy zrobić i tyle. I wrócimy szybciutko, nie? I wtedy będziemy mogli się jeszcze zająć jakąś tutaj pracą. Na to wszystko jest czas. Która jest godzina? Jest godzina już 10. Zobaczymy. No to wbijamy do Magneta, słuchajcie. Zobaczmy, co nam mi powiedzą. Good morning. How are you doing? To są jakieś ciągłe zmiany. Ludzi pozwalniali. Jednej babki nie ma, drugiej babki nie ma. Jakaś nowa babka mnie obsłużyła. Menadżer nagle wrócił z Eastleigh. Słuchajcie, jakiś niezły bałagan tutaj jest. Mam kapsle do drzwiczek, których brakowało. Zobaczyłem ten corner unit, jak to jest zrobione. W ogóle... No ja wam to pokażę właśnie. I takie coś mam urobić tam. Nie jest to fajne. Wolałbym, żeby to było inaczej rozwiązane, no ale... Pokażę wam, jak to wygląda. Sekunda 5. Także tak to wygląda display ogólnie. Jedna kuchnia, druga, trzecia, czwarta. I my mamy taki corner, nie? I tak jak widzicie, jest listwa przy podłodze, ona wygląda w jedną całość. Drzwi są złączone tak, jak my mamy je złączyć, spoko. I oni dają takie coś, słuchajcie, taki plastik. I tak naprawdę tą listwę, która jest tam, trzeba ją tutaj włożyć, o. Jezu, jak to wygląda. Czyli ona jest w ogóle dłuższa. No comment. Tak zrobimy, no. Co zrobić? Nie ma innej wyjścia, bo moglibyśmy zrobić półkę. See you later. See you later. Tu gadam, nakręcam film, a tu ludzie. Więc zrobimy po prostu tak, jak jest, nie? Tak jak to fabryka. Wracam do boysów. Let's go. Ja myślę, że sobie chłopacy poradzą. Zostawiłem. Arkowi też dałem konkretne zadania, bo żeby nie ten nie przeszkadzał Stachowi. Później by było, że Stachu to i tamto. Pokazałem Arkowi, jak ma tam zmontować te drzwi.
No i chyba sobie poradzą, no co to? Nie? Chyba tak. Jest 11, słuchaj, dojedziemy 12, 2 godziny. Myślę, że ten plaster będzie ogarnięty. Jeżeli chodzi o wylewkę, nie zrobimy tej wylewki dzisiaj. Bo ja wolałbym tutaj chociaż na godzinę wpaść jeszcze. I ten. I zrobić te dekory, bo zostawi... A plaster nie kupiłeś? Nie, teraz kupimy po drodze, nie? Także zobaczymy się w Winchester. Nie wiem, co jest grane, ale odnoszę wrażenie, że mamy te same szafki, słuchajcie. Ale tu jest Wix, a tam jest magnes. Za chwilę się okaże, że to jest ta sama firma, ty. Czaisz? Nieźle, koleś za mną już śpiewa elegancko, wesoło jest. Więc co, idziemy po plaster i lecimy. Uśmiechnij się. To jest fajny hit na lato. To się nagrywa? Dobra, to jest nasza cała kuchnia ogólnie, co tutaj stoi. Nie wiem, ile to kosztowało, ale za chwilę się dowiem. Nie wiem nawet, jakie są kształty drzwiczek, też się dowiem. Blaty mamy, słuchajcie, laminowane. Hello. Thank you. Thank you very much. So that's the worktops? Yes. They tiny, nie? They slim. Yeah. So, and let's see what they supply to join them or how they join them. They very thin. They like 10 mil. Cool. Mamy to. That's the plinth, yes. That's some decors. Okay, let's check this. Dobra, słuchajcie, to ogólnie są blaty. To jest jakiś laminat. Nie wiem, jak będziemy to łączyć jeszcze. Czy on będzie po prostu leżał jeden obok drugiego. Jak to będzie sklejone, bo to coś sztywne jest, nie? A ja nie robiłem jeszcze takich blatów, muszę wam się przyznać. Także to jest, o, telefon zostawił Rafał, klucze zostawił Rafał i poszedł. Więc musimy to schować. Pierwsze co, zaciągniemy kołta na ten. Na te ściany, które tam zostały. Ja wam pokażę, jak to zaczyna wyglądać. Tu mam całą listę od tej kuchni. No i schowamy te szafki. Jutro przyjedziemy tutaj zrobić wylewkę na podłogę. I zostawimy to. I pojedziemy z powrotem. Tam jakieś gadżety może być do skończenia w ciągu dnia. Tak jak silikony czy coś. Tutaj plaster, blaster. Zobaczcie, jak wygląda. Sufit tutaj jeszcze nie jest nie tak bardzo, ale to okienka za chwilę otworzymy. Drzwi zresztą są otwarte. Tu zaraz wjedzie jeszcze ten wiatrak, szatan nasz. Nieźle, nieźle. Takie zacieki, no to zawsze jest lekki problem, bo trzeba to przytrzeć. Ale ogólnie jest ten stan, no powiem ci, no nie jesteśmy najgorsi, ale nie jesteśmy najlepsi. Sufit mi chyba najlepiej wyszedł. To jest to gładko, jest to Boże. Ekstra. Więc zostało mi to. To zostało, Jake zaraz zdemontujemy, bo on tu nie będzie potrzebny. Czy my mamy klucze w ogóle jakiekolwiek? Do czego? Żeby zdjąć ten Jake. Nie mamy. Ekstra. Może masz jakieś ekstra na odcinek. O, teraz zobaczymy. Więc zostało nam to i to. I te glify. To nie dużo. Nie? Lecimy z tym. Słuchajcie, zobaczcie, jaka jest brudna woda w systemie. To jest smoła normalnie. No pewnie nie była dawno tu wymieniana. Ja tylko odpiąłem, że nikt tu się nic więcej z mojej strony nie będzie działo. Ale jest czarne. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Klin udało mi się zdjąć. Znalazłem żabkę. Przebieram się w brudne ciuchy. Plastrujemy, wnosimy kuchnię i zmykamy. Chciałbym tylko się zapytać. Czy nie łatwiej by było po prostu zdjąć ten boiler? Jak ja mam to obrę?
To jest zaraz za późno będzie. Już plaster nam chyba dosnął. Nie wiem, czy jestem brudny, czy już nie. Wnieśliśmy kuchnię, słuchajcie. Pół living room. Ja. Wydawało się takiej mało, bo stała na zewnątrz. A pół link. Idę zmienić baterię, bo się ciągle rozłącza. Nie mogę wam nic powiedzieć. Więc zmieniam ją i zaraz pogadam. Zabieram soczek, bo zapomniałem o nim. Słuchajcie, kuchnię udało nam się jeszcze zdążyć przed deszczem schować, bo pogoda się trochę pogorszyła, więc schowaliśmy ją i siebie też. Plaster mamy zrobione na dwa kołty, teraz zostaje chwilę poczekać i to przelecieć gletą kilka razy. Kuchnia, tak jak pokazywałem, nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. Zajęło nam ponad pół living roomu, słuchajcie. Au, co to jest? Jakiś klej. Co to tutaj jest? Przylepiłem się do czegoś. Słuchajcie, ta chata jest zajebista. Ale no nic. Wujek powiedział mi, że łazienki nie remontują, tylko on teraz płytki maluje właśnie. Załamany jestem. Dobrze, ich sobie maluję. Takie też technologie są, słuchajcie. Więc jeżeli chodzi o robotę, tutaj mamy ogarnięty plaster, czekam aż to lekko zacznie łapać i będzie pięknie, będziemy już sprzątać. Tam chłopacy chyba mają wszystko porobione oprócz silikonów i podłączenie tej wentylacji. Ale powiedziałem Stachowi, że ja tam rano będę, więc to podłączę. Co jeszcze? Bo nie wiem, czy ja tam zdążę dzisiaj podjechać, żeby cokolwiek wam pokazać. Wentylacja zrobiona, jedna, druga tak naprawdę, bo tam raz, że ta jedna jest zrobiona, bo trzeba było wywiercić dziurę w ścianie. To bardziej mi chodzi o tą, co była w szafkach. Tam jest podłączona rura, wyprowadzona, jest zrobiona kratka pod szafkami. Klient jest zadowolony, podoba mu się. Elegancko. Trochę będzie mu czasami wiało po stopach, ale to już nie moja wina. Co tu zrobić? Także thank you very much, Steve. It was pleasure to meet you. Poza tym co? Trochę ciasno mamy z terminami tutaj, bo dzisiaj jest już środa. Jutro przyjedziemy tutaj i postaramy się coś ogarnąć. Ja włączę w ogóle wiatraka szaleńca jakiegoś, żeby ten plaster tutaj wysychał. Ale nie wiem, czy się dobrze robimy ze wszystkim. Słuchajcie, tu jest podłoga do położenia, to będę musiał tam jakoś to podzielić. W następnym tygodniu. Muszę też na weekendzie chyba skończyć te mieszkanie, tamte płytki. Więc nie będziemy tu przyjeżdżać, tylko pewnie skończymy to tam. Aby tą część mieć pozamykaną. W poniedziałek zaczynamy dwa projekty, słuchajcie. Więc ten będzie nam się ciągnął wraz z tamtymi projektami. Jeszcze nie wiem, jak to ugryzę. Naprawdę jeszcze nie wiem. Muszę to wszystko dobrze spiąć do kupy, albo będzie po prostu jedna osoba przyjeżdżała tutaj, a reszta będzie tam. I tak możliwe, że tak się właśnie skończy. Ja będę tą osobą, która przyjeżdża tutaj w następnym tygodniu. Na razie biorę się za plaster. Pogadamy jeszcze. O, dostałem wiadomość. Miałem propozycję na prezent na scenę, ale napisał, że nie. Nie wiem, co mam mu kupić. Myślałem, że podjadę do Karysa i mu coś ogarnę. Myślałem o takim smartwatchu, wiecie? Ale on chyba go nie chce. Chyba nie. Nie wiem. Zadzwonię do niego jeszcze. Poza tym co? Chciałem się pochwalić, że mamy plaster ogólnie ogarnięty. Ścianka, okno. I ogólnie postawiliśmy wiatrak, niech sobie tu szaleje. Uchylamy dwa okna. Przyjedziemy tutaj jutro koło tego samego czasu. Ogarniemy. Przywiozę z, nie wiem, 10 worków wylewki i to zalejemy i pojedziemy, słuchajcie. Taki jest plan. A jutro zobaczymy się tam na kuchni, bo tam zostaje ten dekor u góry i ten ekstraktor do podłączenia, więc z automatu będę miał piękny update, będę mógł, wiecie, zrobić fajne wideo, piękne zdjęcia i ten projekt będziemy mieli już oddany. Także jeżeli chodzi o to, to chłopacy zrobili tam chyba wszystko, co tylko mogli. Jutro się wszystko okaże. Zobaczymy się jutro, słuchajcie. Nie wiem, ile tego nagrałem, czy nie nagrałem. Sporo gadania, sporo organizacji takiej gdzieś tam w głowie tak naprawdę, planowania. Bo ja już planuję do przodu, co w następne dni będzie robione. I jeszcze do końca nie zaplanowałem, powiem wam szczerze. Także dopiero jutro rano, mam nadzieję, że obudzę się z nowym planem. Jak ten jutrzejszy dzień dokładnie ugryźć i jak ugryźć piątek. I nie wiem, czy nie będę w sobotę pracował. Z Adrianem rozmawialiśmy, że chyba będzie trzeba. Także słuchajcie, życzę nam siły, wytrwałości i energii. Ja również wam życzę i zobaczymy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.